Rodzeństwo dziecka autystycznego. Bardzo często jest tak, że rodzice nie poświęcają wystarczającej ilości czasu dziecku nieautystycznemu, przez co ono może się czuć pokrzywdzone lub może rodzić się w nim poczucie niesprawiedliwości. Pamiętaj, że każde z tych dzieci potrzebuje cię tak samo, czy dziecko autystyczne, czy nieautystyczne. Jeżeli chodzi o dzieci nieautystyczne, o rodzeństwo dziecka autystycznego, to warto wyjaśnić takiemu dziecku, dlaczego autystyczny brat czy siostra zachowuje się inaczej. Wyjaśnić w prostych słowach, jakie są różnice, jak to dziecko czuje, na czym polega różnica w tych uczuciach, w odbiorze świata, jakie są w związku z tym potrzeby tego dziecka, żeby czuło się lepiej, czuło się inaczej, jakie ma problemy, jak można mu w tym pomóc, bo świadomość tego pomaga po prostu lepiej zrozumieć dziecku nieautystycznemu brata czy siostrę, dzięki czemu jego reakcje, czy jej reakcje na tę drugą osobę mogą być znacznie pozytywniejsze. Tak więc przede wszystkim nauka zrozumienia. Zrozumienie prowadzi do akceptacji. Trzeba uczyć dziecko akceptacji inności. Informować, że każdy jest inny. Niektórzy są trochę bardziej inni pod pewnymi względami niż reszta. I że to jest w porządku. Tak po prostu jest. Czasami ta inność może sprawiać trudności, ale są na to sposoby. Możemy razem pomóc, prawda? Ale też pamiętaj, nigdy nie zapominaj o dziecku nieautystycznym. Bardzo często niestety widuję takie obrazki, że to dziecko nieautystyczne jest gdzieś odsuwane w kąt, no bo przecież tak bardzo nie potrzebuje nas jak nasze dziecko autystyczne, ale tak nie jest. Te dzieci, już słucham niejednokrotnie dorosłych dzieci właśnie, dorosłych ludzi, którzy byli dziećmi, gdzie w rodzinie było jakieś mniej sprawne dziecko. No i często one właśnie czuły się bardzo poszkodowane, mniej kochane, bo poświęcano dużo mniej czasu. Rozumiały te osoby jako osoby dorosłe tę zwiększoną potrzebę danego brata czy siostry. Jednakże miały żal do rodziców, że nie mieli on tyle uwagi dla nich, co dla tego drugiego dziecka. Tak więc warto zwrócić na to uwagę. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o autyzmie wczesnodziecięcym, zapraszam na mój darmowy kurs online na astrosalus.pl/kursy/online. A tymczasem dziękuję Ci za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Prychała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.